Tak, wstrzymane są. U nas, my mamy jeszcze 80 osób w szpitalu do zaszczepienia z grupy 0, plus prawie 600 osób z innych jednostek służby zdrowia, których nie zdołaliśmy zaszczepić, gdyż wstrzymano dostawy szczepionek. Mamy mieć szczepionki w piątek. Pojawia się taka dzisiaj, to też jest takie ciekawe, że z dnia na dzień się dowiadujemy, trudno się dostosować organizacyjnie, no bo mieliśmy nie mieć tych szczepionek, tu nagle okazuje się, że mamy mieć. Mamy szczepić DPS-y być może w sobotę, pracowników szpitala być może w sobotę, niedzielę, jak dostaniemy te szczepionki w piątek, więc dzisiaj w środę nie mogę dokładnie określić nawet ludziom, czy mają przyjść do pracy w sobotę, niedzielę, czy nie przyjść, ponieważ nie wiem. Teraz jest zapowiedź, że dostaniemy pewną pulę szczepionek dla tej grupy zero. I oczywiście od poniedziałku będziemy mieli szczepionki dla grupy tych 80+ zapisanych osób. No z tym, że będziemy ich mieli raptem 60 na dwa punkty szczepień w miejskim szpitalu zespolonym, gdzie moglibyśmy zaszczepić oczywiście 300 kilkadziesiąt osób dziennie, gdyby taka była konieczność i możliwości mamy. No ale dostaniemy 60 szczepionek na tydzień. Także te szczepienia grupy populacyjnej powyżej 80 lat ruszą zgodnie z planem w poniedziałek, a doszczepiamy drugą dawką pracowników, tych, którzy mieli już pierwszą dawkę i to jest zapewnione. No i spodziewamy się nadejścia szczepionek, jednak tej pewności nie mamy.